My journey to Poland began 20 years ago. Moja podróż do Polski zaczęła się 20 lat temu. I was traveling with some friends around Europe and we came to Poland. Podróżowałem z przyjaciółmi wokół całej Europy i przyjechaliśmy do Polski. It was September the 10th, 1993. To był 10 wrzesień 1993 rok. It was a beautiful evening and we were in Krakow Main Square with 1,000 young people. Był przepiękny wieczór. Na rynku krakowskim były tysiące ludzi. Standing in a little cafe and I saw this window with this girl all dressed in white with a red bandana and I thought, wow. Siedziałem w kafejce i zobaczyłem nagle dziewczynę, która była ubrana na biało, miała czerwoną przepaskę na włosach i nagle popatrzyłem na nią i powiedziałem, wow. So I went over to her and I said, excuse me, do you speak English? Podszedłem do niej, zapytałem, czy mówisz po angielsku? So she did. So for 2 days we were friends, we talked a lot, and then we said, papa. Wiele porozmawialiśmy, spotkaliśmy się znowuż na drugi dzień i kolejny. Po czym czas było się pożegnać. But for 10 weeks I continued to travel on a train and the whole time I had Joanna's photograph with her address and I thought, wow. Podróżowałem pociągiem i często patrzyłem na zdjęcie Joanny. So I began to write to her after 10 weeks. I po powrocie do Irlandii Północnej zacząłem do niej pisać listy. And I said to her that I was a Christian, how the Lord Jesus meant everything in my life. I napisałem do niej bardzo, bardzo ważną rzecz, że kiedy miałem 17 lat, przyjąłem Pana Boga do swojego serca, że jestem chrześcijaninem i że to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. And to be honest, I never expected Joanna to be a Christian, the same belief in Jesus that I enjoyed. Tak naprawdę nie oczekiwałem, że Joanna jest osobą wierzącą, że przyjęła Jezusa. Myślałem po prostu, że jest jedną z wielu Polek w Polsce i no i że fajną jest dziewczyną, że i to tyle. But Joanna wrote back and said, it's nice to hear that Jesus means so much to you. I have a similar story to tell you. And all of my life I've been searching for God. And 5 months before this, I met Jesus, became a Christian, he forgave my sin. And ever since that time, I've been praying that God will send into my life a man. And when I read that, I said, praise the Lord, I'm your man. Joanna odpisała mi w liście, napisała, że urodziła się w Polsce. Jej religią i kościołem był kościół katolicki, że w pewnym momencie opuściła ten kościół i przez wiele lat szukała Boga i szukała czegoś w swoim życiu. I kilka miesięcy przed tym, jak się spotkaliśmy, znalazła Pana Jezusa, przyjęła Go do serca i od tego czasu modliła się, aby Pan Bóg jej przysłał kogoś, właśnie mężczyznę, który wierzy w Boga, w jej życie i od tego czasu po czym się spotkaliśmy i ja po prostu krzyknąłem, Panie Boże, ja jestem tym mężczyzną. We fell in love and 2 years later we get married. Zakochaliśmy się w sobie, 2 lata później zostaliśmy małżeństwem. Joanna came to Northern Ireland with a suitcase in one hand and a wedding dress in the other. Joanna przyjechała któregoś dnia do Irlandii Północnej z walizką w jednej ręce i z sukienką ślubną w drugiej ręce. Then we began to pray and think, Lord, you've given us each other, we want to give our lives to you, to serve you. I zaczęliśmy się wspólnie modlić do Boga. Panie Boże, Ty dałeś nam nas samych, sobie, dałeś nam siebie i co teraz mamy zrobić w życiu? And then we went to Jamaica for 1 year and Australia for 3 years to pastor a church. Po skończeniu studiów biblijnych pojechaliśmy na wyspę Jamajkę na cały rok. Tam zajmowaliśmy się taką stacją misyjną. Byliśmy również w Australii przez 3 lata. Taką jakby funkcję odbywaliśmy pastora kościoła. I tam byliśmy przez 3 lata. Then 6 years ago, some friends of mine were coming to Poland to do a camp of children. And I thought, I love camps, and they asked me to come with them. I 6 lat temu jedna z naszych znajomych właśnie wróciła z Polski, gdzie była na obozie tutaj z Henrykiem. I zaproponowała, może pojechalibyście na obóz do Polski.
I oczywiście ja bardzo chciałem, ponieważ uwielbiam obozy. For the first time we met Henrik, and Henrik said to me, can you teach the Bible to children? I właśnie tutaj w Polsce spotkaliśmy Henryka. I Henryk zapytał się, czy możecie uczyć Biblię tutaj nasze polskie dzieci. And I said, there's nothing I love more than teaching the Bible to children. I oczywiście nie ma nic dla mnie wspanialszego niż uczenie Biblii dzieci. The first trip, Joanna never came on the trip, so I came with some other friends. Najpierw tak naprawdę ja wyjechałem sam na taki obóz. I fell in love with Poland. Oczywiście zawsze byłem zakochany w Polsce. We came to do a camp with children. Byliśmy tutaj, przyjechaliśmy na obóz, gdzie odbył właśnie się obóz dla dzieci. And this is the 28th camp or trip we've brought teams from Northern Ireland to Poland. I od tego czasu aż do teraz byliśmy tutaj na 28 obozach już, na 28 takich wyjazdach misyjnych do Polski, które składały się oczywiście z wielu rzeczy, z obozów i z innych projektów misyjnych. I have to say, I have the best mother-in-law in the world. Muszę powiedzieć, że mam najlepszą teściową na świecie. Because I see her just once per year. Zazwyczaj widzę ją raz do roku. I have perfected Polish, I can say one sentence. Wyszlifowałem jedno bardzo ważne zdanie po polsku. Moja żona bardziej piękna. Tak? Tak. Oh, dobra, okej. Okay. Joanna is the best. She's our translator. Joanna jest naszą tłumaczką bardzo często. So we bring the team from Northern Ireland. Więc przewozimy ze sobą całą grupę, cały zespół z Irlandii Północnej. We do fun games, sports with the children. Nasze obozy składają się z zabawy, z fajnych chwil, ze sportu. But most of all, we like to bring the Bible, the message of Jesus Christ to the children. Z różnych innych niespodzianek, ale najważniejszą z tych rzeczy jest uczenie Biblii. Czego Biblia właśnie uczy dzieci? And the how they can have that personal relationship to God through Jesus Christ. I w jaki sposób dzieci mogą mieć relację z Bogiem, taką prawdziwą relację? The Polish people are very friendly. Znajduję Polaków takimi bardzo przyjaznymi osobami. The children are wonderful. Dzieci są wspaniałe tutaj. The food is pyszne. Jedzenie oczywiście jest bardzo pyszne. Niepyszne, bardzo pyszne. Niepyszne oczywiście, bardzo pyszne. Weather's good. Świetna jest pogoda. God is awesome. No i oczywiście w tym wszystkim wspaniały jest nasz Bóg. And we just love the atmosphere of the camp. Bardzo lubimy atmosferę, która zawsze panuje na obozach. We've been married now 18 years this weekend. W ten weekend właśnie najbliższy będzie 18. rocznica naszego ślubu. We don't have any children of our own. Sami nie mamy dzieci. But in many ways in Ireland and Poland we've got many little children. Ale i w Irlandii i tutaj w Polsce możemy powiedzieć, że mamy bardzo wiele dzieci. Spiritual children, children for whom we want for Jesus. To są dzieci duchowe, to są dzieci, które przyjęły Pana Jezusa. We are totally amazed whenever we come to Poland and we find a camp and all these children arrive at the camp. Jest to niesamowite rzeczywiście, kiedy przyjeżdżamy tutaj na obóz i nagle zastajemy tyle dzieci tutaj na obozie. Henrik is the main contact we have and through his ministry of doing food drops to the many poor families around Warsaw. Dzięki Henrykowi mamy tutaj kontakty właśnie. To właśnie Henryk przywozi dzieci z całej Polski, z różnych miejsc. And we come here for 2 weeks. The first week is a camp. The next week we go to follow up to visit those families, those children, to give them food. Na przykład w czasie tego naszego całego projektu misyjnego, w tym pierwszym tygodniu mamy obóz, więc jesteśmy w stanie spotkać dzieci, poznać je, spędzić czas z nimi. Natomiast w przyszłym tygodniu będziemy odwiedzać niektóre z tych dzieci, ich domy, ich rodziców, miejsca, w których mieszkają i będziemy przywozić im paczki z jedzeniem i pomagać, po prostu wspierać te rodziny w ten sposób. And also quite a lot of the evangelical churches work closely with Henrik, so we can involve them as well. Wiemy też, że Henrik współpracuje z różnymi kościołami, zborami, grupami, które zajmują się pracą z dziećmi. I dzięki temu możemy jak gdyby skontaktować te dzieci z tymi grupami czy z kościołami i może być jak gdyby dalej później po obozie trwać współpraca z tymi dziećmi i może być kontynuacja uczenia
Słowa Bożego. We also visit them in the schools during the school term and their homes if they come from an orphanage, we visit the orphanage. Jeśli na przykład jesteśmy tutaj w ciągu roku szkolnego, bywa tak, że odwiedzamy te dzieci w tych szkołach, do których chodzą i nawet do tych szkół przynosimy cały program. Przyjeżdżamy właśnie z naszym zespołem i mamy dla dzieci cały program. Not just in the summertime, but in the autumn time, in the winter time, in the springtime, we also bring teams to do camps with the children. Przyjeżdżamy czasami na jesień, albo zimą, czy na wiosnę. Bardzo fajnie jest nam spotykać właśnie się te dzieci na nowo. Mamy właśnie cały program, piosenki, quizy, historie biblijne, różne nagrody. And our ministry is not just in Poland. We have our own ministry called Hope for Youth Ministries. Nasza praca oczywiście nie odbywa się tylko w Polsce. Nasza organizacja nazywa się Hope for Youth Ministries, czyli nadzieja dla młodzieży, dla młodych. I ta organizacja jak gdyby dosięga dzieci i młodzież w Polsce, ale również w wielu innych krajach, a głównie w Irlandii Północnej. Most of our ministry is in Northern Ireland. We have lots of volunteers who help us. Mamy bardzo wielu pomocników, którzy nam pomagają. We also do camps and we do school ministry, we do Bible clubs, missions, everything to reach children for Jesus Christ. Próbujemy wszelkich sposobów, aby docierać do dzieci. Zazwyczaj chcemy być tam, gdzie właśnie dzieci są najczęściej, czyli na przykład w szkołach. Często odwiedzamy dzieci w szkołach, prowadzimy programy szkolne, kluby biblijne dla dzieci w szkołach. Organizujemy również obozy, czasami w takich pięknych ośrodkach jak tutaj, czasami pod namiotami, na przykład w Irlandii. Również organizujemy kluby biblijne dla dzieci, które na przykład niektórzy ludzie otwierają swoje własne domy czy ogrody, aby takie kluby tam się odbywały. And whenever I was growing up, I wasn't so good at school, never went to college or university. Kiedy byłem małym chłopcem, to nie za bardzo lubiłem szkołę, nie za bardzo chciało mi się pójść na studia. So I find myself getting to schools to teach the children the Bible. Więc teraz bardzo się cieszę, że mogę chodzić znowu do szkoły i robić coś, co po prostu kocham. And I also, we've written 17 books for children. Również wydaliśmy 17 książek dla dzieci. And we use them quite often to give out to the children to teach them more about God. Są to książki, które są sprzedawane w sklepach, ale przede wszystkim używamy tych książek, aby rozdawać je jako nagrody za pewne rzeczy, które dzieci na przykład robią w czasie klubów biblijnych czy obozów. I dzięki tym książkom też docieramy do dzieci, kiedy one mogą już właśnie czytać je w domu, do poduszki na przykład wieczorem. And we do what we love because we love what we do. Kochamy to, co robimy, ponieważ robimy to, co kochamy. And we always look forward to coming to Poland. I zawsze bardzo cieszymy się na każdy przyjazd do Polski. Muszę tutaj dodać, że każdy z tych wyjazdów, było ich już, ten jest 28 i każdy z nich jest zupełnie inny. Wydawałoby się, że program jest podobny, ale każdy wyjazd ma zupełnie inną, nową, ciekawą, inspirującą atmosferę i jakieś nowe doświadczenia. Bigos. Beetroot soup, potatoes. Zawsze jemy, próbujemy polski bigos, uwielbiamy barszcz czerwony, polskie ziemniaczki i wiele, wiele innych dobrych rzeczy. Mój mąż bardzo lubi jeść. Wherever we go, Henrik always arranges to get the children to come to the camp. So the program doesn't change, it's the same everywhere. But some children in parts of Poland, they're more knowledgeable of the Bible than others. Oczywiście w wielu różnych częściach kraju widzimy, że niektóre dzieci czasami wiedzą troszkę więcej na temat Biblii, niektóre mniej. Bardzo często jest tak, że kiedy już przyjeżdżamy tutaj z Irlandii, Henryk właśnie już jakby ma to wszystko zorganizowane, to znaczy ma cały plan. Jest zorganizowany na przykład klub biblijny w jakiejś części, na przykład w Lublinie, czy w Radzeniu Podlaskim, czy tam są też zaangażowane jakieś lokalne kościoły, które właśnie też sprowadzają dzieci i zapraszają dzieci właśnie z różnych osiedli. Bywa tak, że zawsze za każdym razem te programy są bardzo podobne do siebie. Zawsze prezentujemy Biblię,
zawsze uczymy wersetów z biblijnych i zawsze po prostu skupiamy się na tym, co po prostu mówi Biblia. I zauważamy, że właśnie w niektórych częściach może te dzieci słuchają bardziej jakimś takim otwartym sercem, bo to jest coś zupełnie nowego i chcą więcej wiedzieć, chcą dowiedzieć się. Generalnie nie mamy jakichś większych problemów. Zazwyczaj wydaje mi się, że dosyć dobrze jest przyjmowany nasz program. I think because of our lovely singing, people will gather to listen to us no matter where we go. Często atrakcyjne dla ludzi jest na przykład śpiewanie piosenek, jakiś może fajny, ciekawy program, jakichś warsztatów, czy quizów właśnie, czy jakieś atrakcji. To oczywiście bardzo przyciąga ludzi i dzieci. No i przy okazji właśnie jednocześnie ludzie słuchają z zainteresowaniem na przykład historii biblijnych, które może częściowo znają, ale dowiadują się często rzeczy nowych zupełnie, nowych szczegółów, nowych idei w ogóle i jak gdyby tego, co można zobaczyć poprzez jakąś daną historię i co Jezus, czego On właśnie chce nas nauczyć. The future is just to keep going on, just keep coming back and our ministry is becoming quite international now, but we always like to keep Poland as part of it. W tej chwili trudno jest nam powiedzieć dokładne plany na przyszłość, na przyszły rok. Staramy się do Polski przyjeżdżać jak najczęściej, w miarę możliwości. W tej chwili nasza praca charytatywna zaczyna się coraz bardziej powiększać. Nawet są pewne plany, aby udać się do kilku różnych krajów w najbliższym czasie. Jesienią wybieramy się do Azji, to znaczy Hongkong, Chiny, Filipiny, Wietnam i Tajlandia. Potem są plany, aby wybrać się do Indii w styczniu, jak również zostaliśmy zaproszeni, aby poprowadzić 3 obozy w Kanadzie w przyszłym latem. Dlatego musimy właśnie bardzo dokładnie się zastanowić, jak zmieścić właśnie obozy w Polsce w tym całym programie, kiedy je najlepiej zaplanować. Oczywiście chcemy kontynuować, to jest też zainteresowanie, bo sami oczywiście we dwoje nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Natomiast dzięki temu, że jest tyle ochotników, tyle młodzieży, która chce się zaangażować, która chce sama służyć, dzięki temu jesteśmy w stanie kontynuować te przyjazdy właśnie do Polski. For us, Poland's a great open door. The Bible talks about a great open door. Polska, jak i wiele różnych innych miejsc właśnie na świecie jest... widzimy wyraźnie otwarte drzwi przed nami i jeśli te drzwi się nie zamkną, to będziemy kontynuować nasze przyjazdy i będziemy to robić z radością. Where we go, we find small groups of believers, small groups of Christians, but when you bring them all together, it's a strong army for God. W różnych miejscach właśnie świata i w Polsce tutaj też poznajemy takie małe grupki wierzących ludzi. Może one nie są duże, ale to są ludzie, którzy wierzą z pasją i kiedy przyjeżdżamy i spotykamy się razem właśnie mała grupka Polaków i nasza mała grupka, czy duża grupka Irlandczyków, czujemy, że możemy zrobić naprawdę, uczynić tutaj wielkie rzeczy z pomocą Boga. So it's all good, we have to keep marching on, we really enjoy it and we have to keep reaching the generation for Christ. Czujemy, że po prostu musimy dotknąć tą wzrastającą młodzież, czyli następną generację, jak gdyby dzieci, młodzież i dotknąć właśnie ich Słowem Bożym. Yes, because after the years some of the leaders who come back have been saved or trusted in Christ as children, either teenagers or helpers, and either volunteers. Widzimy często młode osoby, które na przykład przyjęły Jezusa w czasie obozu i teraz po wielu latach przyjazdów naszych widzimy, że wracają na obozy już nie jako obozowicze, ale na przykład jako liderzy. Zaczynają się powoli coraz bardziej angażować i widzimy, jak wzrastają w swojej wierze i to teraz oni, my przyjechaliśmy, aby im usłużyć, a teraz oni właśnie wracają na obozy i służą właśnie innym. And quite often we come, maybe the children don't know so much at the beginning of a camp, and by the end of it, the challenge goes out, and some of them, or many of them, trust in the Lord Jesus. Oczywiście jest różnie to na każdym obozie. Każdy obóz jest zupełnie inny, ale czasami jak Duch Boży dotyka właśnie serc dzieci, czasami widzimy wielkie, naprawdę wielkie żniwo i bywają obozy, kiedy wiele dzieci wstaje i
przychodzi na środek w tym momencie, kiedy jest gdyby rzucone wyzwanie, przychodzi na środek i chce, autentycznie chce oddać swoje serce Jezusowi. Widzimy wiele łez. Te dzieci chcą się modlić z nami, chcą, abyśmy modlili się za nich. Chcą utrzymywać kontakty, czy przez Facebook, czy przez listy. Czasami może bywało tak, że niektóre kontakty zostały odcięte i przypuszczamy, że to był może na przykład wpływ, nie wiem, rodziców, czy... Oczywiście kontynuujemy modlić się za te dzieci, ale wiemy też, że są tutaj liderzy w Polsce, którzy zapraszają te dzieci, kontynuują kontakty z nimi, utrzymują korespondencję i zawsze też jest fajnie zobaczyć te dzieci z powrotem na kolejnych obozach i widzieć, jak zmieniają się. Często jest tak, że na przykład widzimy, jak dziecko, które ma bardzo duże kłopoty z zachowaniem, przyjęło Jezusa do swojego serca w czasie obozu i nagle nasi liderzy, na przykład Irlandzcy, sami mówią do nas, czy wy widzicie, jak ten chłopiec na przykład się zmienił. Wczoraj nie można go w ogóle było przyprowadzić do porządku, a teraz siedzi po prostu jak aniołek. Oczywiście one tak nie zmieniają się drastycznie w ciągu jednego dnia, ale bardzo często widzimy zmiany. A najbardziej nas cieszy właśnie, jak widzimy dzieci, które powracają wielokrotnie na obozy i widzimy, jak powoli właśnie dzięki tej pracy no naprawdę widzimy w nich duże zmiany, dużo pozytywnych rzeczy. Nawet czasami zdarza się też, że liderzy irlandzcy utrzymują kontakty właśnie z niektórymi z dzieci czy z młodzieży i proszą mnie, żebym przetłumaczyła listy na przykład, które wymieniają między sobą. I właśnie widzę poprzez te listy, jak te dzieci otwierają się i zaczynają mówić, jak bardzo na przykład w takich nawet praktycznych chwilach i jak muszą iść na przykład do szkoły, idą przez jakieś niebezpieczne miejsce w drodze do szkoły. Na przykład znam taką dziewczynę, która właśnie musiała przejść przez las w drodze do przystanku autobusowego i często bała się, bo różne rodzaje typów ludzi tam można było spotkać. I jak zaczęła się modlić po prostu o pomoc Boga i żeby Bóg właśnie był przy niej, jak bardzo odczuwała właśnie tą obecność Boga przy sobie, jak Pan Jezus wyraźnie właśnie był przy niej i dawał jej otuchę i przestała się po prostu bać. I widzę właśnie poprzez te listy, że jak bardzo ważne jest to, co te dzieci słyszą tutaj na obozie, czego się uczą i jak to po prostu je buduje właśnie. Probably in Philippians chapter 4, verse 13, it says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Okay, jest taki werset w psalmach, ponieważ Ty jesteś moją nadzieją od mojej młodości. I właśnie to jest między innymi werset, który nas zainspirował, nawet żeby zacząć tę organizację. Stąd właśnie nazwa Nadzieja dla Młodych. Because I've put my hope in the Lord in my youth, it's my desire that children in their youth will also put their hope in God. I ponieważ ja jako młody człowiek, mając 17 lat właśnie, całą moją nadzieją stał się właśnie Bóg. I to jest jak gdyby moim celem, aby Bóg właśnie był taką nadzieją dla młodych ludzi tutaj w Polsce, czy gdziekolwiek na całej kuli ziemskiej się znajdziemy. That's an example. Each team on average has got like maybe 20 people, the biggest team at 52 and maybe the smallest at 7. Przyjeżdżamy zawsze w grupach z naszymi tutaj młodymi ochotnikami i różnego rodzaju mamy grupy. Czasami jest 5 osób, jest to grupa 5-osobowa, czasami nawet 25, a raz nawet przyjechaliśmy z 50-paroosobową grupą. Even one time there was 52. So while we come to be a challenge and a blessing to the Polish children in Poland. I kiedy głównie naszym celem jest tutaj, aby spotkać właśnie z polskimi dziećmi na przykład i im służyć. They turn around and really challenge us. To one są jak gdyby wyzwaniem dla nas i dla tej młodzieży, z którą tutaj przyjeżdżamy. And many of these young people, when they go back home, they get involved in their local church. I na przykład nasi ochotnicy, którzy przyjeżdżają tutaj, bardzo często po takim pobycie na misji w Polsce wracają do domu, do Irlandii i tam coraz bardziej się angażują. Oczywiście widzimy, że taki wyjazd był dla nich dużym wyzwaniem, ogromną inspiracją i oni wracają po prostu
jak to mówimy po angielsku, on fire for God. Wiele z tych osób, które z nami przyjechały tutaj, na przykład po tych właśnie pobytach tutaj, poczuły jak gdyby wyzwanie i poszły do na przykład seminarium, jakiegoś koledżu takiego biblijnego, seminarium biblijnego, czy na różne kursy pracy z dziećmi organizowane przez Child Evangelism Fellowship, czyli przez organizację, która pracuje z dziećmi. I właśnie ci ludzie zaczynają widzieć jak gdyby większy obraz swojego życia i tego, jak bardzo jest ważne, aby nie tylko żyć dla siebie samych, tylko właśnie żyć dla innych ludzi, żyć dla Boga i po prostu innym służyć.